Radio Conchita. Także widzicie Państwo, my nie chcemy żadnych reklam. My po prostu nie lubimy reklam i już. Ortovera. My nie chcemy żadnych reklam, bo oni co zarabiają, wiesz, co to nas obchodzi. Nóżki nie wypoczną dziś. A Lisicki, Paweł Lisicki, zrobił kicki. Kic. La, 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 la. La, 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 la. Jak ubogo narodzony. Ty też możesz wzmocnić swoje paznokcie, szczególnie gdy są bardzo słabe, kruche i łamliwe. Wybierz Regenerum, regeneracyjną markę numer 1 w aptekach. Regenerum to więcej niż odżywka. To specjalistyczne serum do paznokci w wygodnej tubce z pędzelkiem. Dzięki naturalnym olejkom i witaminom nie tylko wzmocni paznokcie, ale zapobiega ich rozdwajaniu, rozjaśnia przebarwienia i zmiękcza skórki. Regenerum. Pełna dobre serum. Regenerum. Minęła 12:00. Jakaś basta. Ksenia debata nad wnioskiem PO o konstruktywne wotum nieufności dla rządu. Szczegóły w relacji naszego reportera. Andrzej Duda poparł amerykański atak na bazy wojskowe w Syrii. Apeluje, by cała społeczność... Także złodzieje się bronią i ten system diabli też broni się, wspiera, no bo... Tutaj Putin znowu, proszę Państwa, mówi, że niepotrzebnie Ameryka, a oni potrzebnie, jak oni atakowali obiekty cywilne, to trzeba się puknąć w głowę. Ja już ostrzegałam tego mojego wujka, że mówili, że ma nie po kolei w głowie, z tego powodu, że miał przecież raka, miał chorobę, jakąś tam, przecież ja nie będę dochodzić, bo co mnie to, ale no szkoda człowieka. Chorobę głowy miał, no to więc on niepotrzebnie tam wspierał, atakując obiekty cywilne. Natomiast Ameryka, jak zaczęła tam grzebać w Iraku, no ja przepraszam bardzo, nigdy nie ma wojny, która po sobie nie pozostawia żadnych, nie ma żadnych reperkusji. Państwo zobaczą, 5 lat okupacji niemieckiej było. Ile my to pamiętamy? Ja to w sumie nie pamiętam praktycznie, bo mnie tam wtedy nie było, nie żyłam, ale ile to się mówi, ile pozostało, ile tu Janek Witek, proszę zaglądać do kanału Jan Witek, nawet na Facebooku, Jan Witek, ile tam jest opcji, rzeczy takich, które mu się podobały, a które mu się nie podobały, no miał prawo, jak każdemu człowiekowi. Nawet teraz jest dobrze tu w Polsce, bo wiecie Państwo, dużo można powiedzieć, a sam Kaczyński przed chwilą powiedział, że PO obcinała, wszystko obcinała. Jakbyś coś napisała nie tak, to tak jak w komunizmie, a oni wmawiają, wciskają Kaczyńskiemu komunizm. No gdzie sens, gdzie tu logika? Tu gdzie Kościół katolicki i klechy, no to komunizmu chyba nigdzie nie będzie, dajcie spokój, to dopiero jak jest panujący, to się można komuś podlizać, ale tu jest proces odwrotny, skoro to wszystko z kościoła płynie. Proszę Państwa, problem jest nierozwiązany tak czy siak, bo są dwie opcje polityczne. Babilon Wielki jako imperium religii fałszywych i królowie ziemi. A to wszystko jest w sensie pejoratywnym. To nie tylko królowie ziemi są w sensie pejoratywnym, ale jak Państwo sobie poczytają w Apokalipsie opis nierządnicy, siedzi jak królowa. Wdową nie byłam, żałoby nie zaznam. No to co czeka religię? No co czeka? Ona flirty uprawiała z królami ziemi. Czyli kto uprawia flirty z królami ziemi? No imperium religijne, bo niczego innego nie było kiedyś też. No. Powiedział BBC, że
wczoraj wieczorem przed interwencją się podwala i support to support kontakty z amerykańskim rządem. Amerykanie uważają, że wyczerpali już dyplomatyczne z amerykańskim rządem. Byli zdeterminowani przeciwdziałać podobnym akcjom w przyszłości. Przeciwdziałała ataku chemicznego. Kwatera Główna poinformowała, że amerykański minister obrony rozmawiał o tym z sekretarzem generalnym sojuszu Jensem Stoltenbergiem. Specjalne oświadczenie w tej sprawie wydał też prezydent Francji, François Hollande. W reakcji na atak USA na syryjską bazę lotniczą podkreślił, że amerykańska odpowiedź powinna być kontynuowana na poziomie międzynarodowym w ramach ONZ, jeśli jest to możliwe. Zdaniem Hollande'a reakcja międzynarodowa na atak broni chemiczną do końca sankcji przeciwko prezydentowi Syrii oraz powiedziała wielka Han. Także proszę Państwa, radio Koncita. Wielka Hana to może być ta, która w Watykanie tam siedziała. Nie wiem, czy oni ją wyrzucili, czy co. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na północy kraju. Okresami przelotne opady deszczu w rejonach podgórskich, deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Temperatura od 6 stopni na południu. Ale zima, idzie zima, idzie zima, zirteple. Niskie podatki, 21 razy podnosiliście. Zmniejszenie liczby urzędników, 10% w górę. Jak ja PP zaczął mówić o odbudowaniu służby cywilnej, to my się nogi ugięły. Bo już w tej chwili te wszystkie powiaty, te wszystkie gabinety polityczne, te wszystkie synekury, te wszystkie jumackie po prostu, jumackie z perspektywy interesu obywatelskiego, instytucje są rozrośnięte. Nowotwór. To cud, gdzie to państwo jeszcze żyje. Zmieniliście ustawę o samorządach tak, że właściwie bardzo trudno jest odwołać w tej chwili burmistrza i wójta. Gdybyście choć jeden raz usął, poruszyli wątek konieczności zmiany ustroju, to by wam całą resztę wypatrzył. Platforma Obywatelska podkreśla, że celem wniosku jest debata na temat rządów Prawa i Sprawiedliwości oraz prezentacja jej wizji Polski po odsunięciu PiS od władzy. Według ekspertów tej konkretnej wizji zabrakło. A wniosek PO powstał w reakcji na marcowy szczyt Unii Europejskiej, na którym polski rząd nie poparł reelekcji Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej. Wniosek PO raczej nie ma szans powodzenia, gdyż Prawo i Sprawiedliwość dysponuje w Sejmie stabilną większością. Zgodnie z konstytucją Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów, co najmniej 231. Bank Gospodarstwa Krajowego wstrzymał dziś przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach programu Mieszkanie dla Młodych na 2018 rok. Ostatnia transza środków będzie dostępna na początku stycznia przyszłego roku. W sumie na 2018 rok przewidziano 762 miliony złotych. BGK wstrzymał nabór wniosków, ponieważ wykorzystano 50% środków dostępnych na 2018 rok w ramach programu MdM. Rząd zdecydował, że nie będzie kontynuował tej formy pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania. Gabinet premier Beaty Szydło wprowadza m.in. program Mieszkanie Plus, zauważa poseł Gabriela Masłowska, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Nie przewiduje się na ten moment przedłużenia tegoż programu, ponieważ obecny rząd stosuje, proponuje inne formy wspierania budowy mieszkań, jak chociażby Mieszkanie Plus, czy ogromne wydatki na termomodernizację. Więc musimy się z tym liczyć, że w przyszłym roku, od 1 stycznia, będzie można jeszcze składać wnioski, ale że pula jest bardzo ograniczona do połowy kwoty na przyszły rok. Z najnowszych danych BGK wynika, że najwięcej wniosków o dofinansowanie napływa z województwa mazowieckiego, wielkopolskiego, pomorskiego i dolnośląskiego. Program Mieszkanie dla Młodych wystartował w 2014 roku i zastąpił inny rządowy program Rodzina na swoim. Od września 2015 roku nowelizacja ustawy o MdM umożliwiała zakup mieszkania z rynku wtórnego. Zwiększono też dofinansowania dla rodzin z dwójką i trójką dzieci.
Zmarła kolejna osoba ranna w zamachu w Londynie. To 31-letnia turystka z Rumunii. Kobieta odniosła obrażenia podczas zamachu w pobliżu brytyjskiego parlamentu z 22 marca. Wpadła do Tamizy z mostu Westminsterskiego. Oznacza to, że w ataku terrorystycznym w Londynie śmierć poniosło 6 osób, w tym sprawca. Khalid Masud wjechał samochodem w grupę ludzi na moście Westminsterskim, a następnie próbował dostać się na teren parlamentu, raniąc śmiertelnie nożem policjanta strzegącego bramy wjazdowej. Wkrótce potem sprawca został zastrzelony przez interweniujące służby bezpieczeństwa. Policja podawała, że napastnik urodził się w 1964 roku w hrabstwie Kent. Według brytyjskich mediów po przejściu na islam mieszkał w Arabii Saudyjskiej w połowie pierwszej dekady XXI wieku. Do czerwca ubiegłego roku zamieszkiwał Birmingham. Kilkakrotnie był skazywany za napaści, w tym za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także za posiadanie broni i wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu. W kraju zaburzenie duże zwiększyły przejaśnieniami, głównie w północnej części. Okresami przelotny deszcz na krańcach południowych Polski, miejscami o natężeniu umiarkowanym, w górach śnieg. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 7 stopni na wschodzie do 12 na zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty północno-zachodni. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 90 km na godzinę, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne. Na barometrach w Warszawie 997 hektopaskali. Ciśnienie będzie rosnąć. Były to wiadomości w Radiu Maryja. To są takie narzekania, wiecie państwo. Maria-Eliza Antonelli, mistrzyni świata w siatkówce plażowej i wychowanka salezjańskiej szkoły, powiedziała, że aby mieć coś, czego nigdy nie miałeś, musisz zrobić coś, czego nigdy nie robiłeś. Spróbuj więc. Zapraszamy Cię dzisiaj wieczorem do telewizji Trwam na Westerplatte Młodych z rekolekcji z parafii Świętego Krzyża w Łomży o 18.15. I do Radia Maryja na czas wzrastania o 21.30. Dziś ksiądz Kralka przekonuje nas, że Jezus zaprasza nas do zwycięstwa. Znajdź przy Jezusie pomysł na siebie, bo inaczej inni znajdą pomysł na ciebie. Jeżeli chcesz mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy. A potem będzie, wiesz, zastrzeżone, bo prywatne nagranie. Po co to? Idź sobie pod kościół i śpiewaj tam. Radio kończy. Ja rozumiałem do pewnego mocnej partii, jako partii, która... Także proszę z nami teraz czas przed świętami. Najgorętszy czas. ...czytelnych i tak dalej. Ale jeżeli ja widzę centralizację w rękach jednej partii, a jednocześnie wypuszczone z puszki bury, czy... Jeżeli ja widzę i się brzydzę, czym? Ach, no bo czym? $80 milionów jeszcze dostał wyprawki na budowę drogi. Polski, Ukrainiec, Nowak. Mam czas może stać i milczeć, towarzyszu. A, Europa, tak zakochani w Europie jesteś. Jestem zakochany w Europie, ale w przeciwieństwie do was widzę różnicę między morderstwem a prostytucją. Polska, powściągliwość w sądzeniu. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze.
odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Dwóch niewidomych. Opowiedział im też przypowieść. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Obłuda, czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Jak możesz mówić swemu bratu: bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata. To był fragment Pisma Świętego, czytali go pani Halina Obnarska i pan Marek Prałat, a teraz zapraszam na felieton z cyklu Miesiąc Ojczyzna. Mówić do nas będzie pan dr Leszek Pietrzek. W czasie II wojny światowej Niemcy ukradli prawie 200 tysięcy polskich dzieci, aby potem je zgermanizować. Tylko niewielka część z nich mogła po wojnie wrócić do swoich polskich rodziców. Pierwszym etapem rabunku dzieci było ich fizyczne przejęcie przez niemieckie władze. Szczególnie chętnie zabierano dzieci z polskich sierocińców, ponieważ jak zakładano, nikt nigdy nie będzie się o nie upominał. Ale równie często Niemcy zabierali dzieci ich polskim rodzicom. Najpierw skłaniano ich do tego urzędową prośbą, potem zwykłym szantażem, grożąc, że jeśli nie oddadzą swoich dzieci niemieckim władzom, wylądują w obozie koncentracyjnym. Gdy dzieci były już w rękach niemieckich władz, przechodziły selekcję, która miała zweryfikować ich rzeczywistą narodowość, a także określić, czy można osiedlić je w III Rzeszy i wychować na prawdziwych Niemców. Te, które pozytywnie przeszły selekcję, trafiały do ośrodków niemieckiego Lebensbornu lub innych niemieckich instytucji o charakterze opiekuńczo-wychowawczym. Tam były oduczane mówienia po polsku, zmieniano im również metryki, aby ukryć ich faktyczne pochodzenie. Poddawano je też politycznej i kulturowej indoktrynacji w duchu uwielbienia dla III Rzeszy. Po jakimś czasie dzieci były oddawane niemieckim rodzinom, które odpowiadały za dopełnienie procesu ich germanizacji. Historycy oceniają, że w czasie ponad 5 lat niemieckiej okupacji ukradzionych zostało około 200 tysięcy polskich dzieci, które potem poddane zostały germanizacji. Sprawa kradzieży polskich dzieci została nagłośniona po raz pierwszy dopiero w czasie trwania procesu norymberskiego, kiedy na ławie oskarżonych znaleźli się ci, którzy zorganizowali ten proceder. Polskie władze powołały wówczas pełnomocnika rządu do spraw rewindykacji dzieci, którym został Roman Hrabar, przedwojenny prawnik. Wiosną 1947 roku Hrabar wyjechał do Heidelbergu na terenie amerykańskiej strefy okupacyjnej. Tam zyskał oficjalną akredytację przy amerykańskiej UNRWA i zaczął drążyć temat zrabowanych w czasie wojny polskich dzieci. Po jakimś czasie Hrabarowi udało się odnaleźć kilkadziesiąt z nich i wysłać je transportem kolejowym do Katowic. Wielkim sukcesem Hrabara było odzyskanie 25 polskich dzieci z zakładu opiekuńczego Schloss Hubertus w bawarskim Oberlauringen, które w lecie 1947 roku również mogły powrócić do swoich polskich rodziców. Ale nie zawsze udawało się tego dokonać, nawet pomimo ich odnalezienia.
Tak było między innymi w przypadku 11-letniego Alfreda Hartmana, odnalezionego w 1949 roku przez hrabara w Koblencji, który informację o tym, że tak naprawdę nazywa się Alojzy Twardecki, potraktował jako zwyczajne nieporozumienie. Jednak w pewnym momencie skończyła się przychylność zachodnich aliantów dla poszukiwań prowadzonych przez hrabara i w 1950 roku zmuszony był on powrócić do Polski. Można zatem powiedzieć, że osiągnięcia hrabara okazały się tylko częściowym sukcesem. Do Polski powróciło jedynie około 33 tysięcy wszystkich zrabowanych w czasie wojny polskich dzieci. Najwięcej, około 20 tysięcy, przyjechało ze strefy sowieckiej, 11 tysięcy ze stref zachodnich i około 2 tysiące z Austrii. Uwzględniając, że szacunkowa liczba wszystkich skradzionych polskich dzieci wynosiła około 200 tysięcy, można przyjąć, że około 170 tysięcy nigdy nie powróciło do swoich biologicznych polskich rodziców. Nigdy też nie miało okazji dowiedzieć się o swoim polskim pochodzeniu. Niemieckie urzędy dobrze zadbały o to, aby nie dostały takiej szansy, skrupulatnie pilnując archiwalnych dokumentów, które mogłyby powiedzieć im prawdę. Niektórzy eksperci szacują nawet, że z tej racji w Niemczech i Austrii może żyć dzisiaj nawet od 2 do 3 milionów obywateli, w żyłach których płynie polska krew. Ale jak wszystko wskazuje, oni sami o tym nie wiedzą. I tak już chyba pozostanie na zawsze. Bardzo dziękujemy. To był felieton pana doktora Leszka Pietrzaka. Coś ogromnego te piosenki z Krakowa, nie? Starałam się zrozumieć genezę tego pomysłu, żeby dzisiaj rozmawiać o wielkiej nieufności dla polskiego rządu. I wydaje mi się, że aby zrozumieć wasz sposób myślenia i to, o co wam chodzi, trzeba wrócić do poprzedniej kadencji, wtedy, kiedy wy byliście, kiedy wy sprawowaliście władzę. Przypomnijmy, w Sejmie trwa debata nad wnioskiem Platformy Obywatelskiej o konstruktywne wotum nieufności dla rządu premier Beaty Szydło. W tym momencie na sejmowej mównicy premier Beata Szydło odnosi się do wystąpienia lidera PO Grzegorza Schetyny. A przy naszym telefonie Adrian Stankowski, Gazeta Polska Codziennie i Telewizja Republika. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie redaktorze, dzisiejsze najważniejsze polityczne wydarzenie dnia to oczywiście dyskusja nad wnioskiem platformerskim i argumenty, jakie w tej dyskusji się pojawiają. Nie wiem, jak Pan to odbiera, ale w moim odczuciu dyskusja dość barwna, momentami nawet dowcipna, momentami wręcz przeciwnie. A Pańskie odczucia? Ja muszę przyznać, że momentami jednak jestem zatrwożony, bo to, co zaprezentował Grzegorz Schetyna, no to momentami jednak trzeba bić na alarm, bo na przykład pomysł likwidacji urzędów wojewódzkich to jest de facto pomysł likwidacji państwa polskiego. To jest już coś, co naprawdę przekracza debatę pomiędzy opozycją a rządzącymi normalną w kraju. To jest coś, co bezprecedensowego, że maski opadły i opozycja już jakby jasnie mówi o tym, że nie może dopuścić do takich wytryków, że Polacy w sposób swobodny wybrali swoją władzę w wyborach. Takim incydentom trzeba jakby zapobiec na przyszłość i stąd taki program. To jest coś rzeczywiście strasznego. Ale chyba o tyle przedwczesne, że dziś raczej Grzegorz Schetyna premierem nie zostanie.
no nie zostanie i mam nadzieję, że w ogóle nie zostanie, bo no, głupi jest. Wystąpieniem no, też pokazał się jako no, nie wykorzystał szansy, jaką daje taka debata, nie zaprezentował się jako... Czubek, on nie jest dobrym politykiem. Polityk nie mówi energicznie, nie mówi. Naprawdę miałkie i mało ważne, tak no, poza tymi akcentami, które wskazałem wcześniej, które rzeczywiście budzą zaniepokojenie. No został królem opozycji dzięki temu ruchowi, bo to jest przecież posunięcie, które miało ustalić go w roli lidera właśnie opozycji. Został tym królem opozycji, tylko został królem niczego, bo opozycji królem niczego. Bardzo uważam, bo opozycja totalna nie może być jednocześnie opozycją, bo to się wyklucza. Niestety bardzo, bardzo szkoda dla polskiej debaty publicznej i dla stanu polskiej demokracji. W Polsce nie ma opozycji. Grzegorz Schetyna w czasie swojego wystąpienia pytał sam siebie, czy dzisiejsza dyskusja i sam wniosek Platformy ma sens i odpowiadał, że owszem, tak, bo nawet przegrane głosowanie nie będzie stratą czasu, zawsze warto przeprowadzić pewne podsumowania i podyskutować o tym, jak działa władza w Polsce. Ma rację? Miałby rację, gdyby w Polsce istniała normalna opozycja, bo opozycja, nawet pani premier to wspominała w swoim bardzo dobrym zresztą wystąpieniu, które jeszcze się kończy, natomiast, że opozycja jest sporą demokracji, tylko opozycja to jest bardzo, bycie w opozycji to jest bardzo ciężka praca. Taka, jaką wykonywało Prawo i Sprawiedliwość, które przypomnę, no już całych tylko takich wielkich kongresów programowych pod nazwą Polska Wielki Projekt, zrobiła chyba 5, o ile pamiętam. Byłem na 2 i to naprawdę były imponujące debaty, bardzo głębokie, bardzo dobrze przygotowane. Także Prawo i Sprawiedliwość miało mandat do tego, żeby przejąć władzę, prawda? Bo było przygotowane do tego. Bycie w opozycji to jest ciężka praca, właśnie merytoryczna. Natomiast nie ma to nic wspólnego z tym, co robi opozycja w Polsce, która, przypomnę, no jeszcze niedawno próbowała siłą obalić rząd Prawa i Sprawiedliwości, próbowała podeptać wolę Polaków wyrażoną w wyborach. Na zakończenie jeszcze chciałbym dopytać o jedną rzecz proceduralną, mianowicie Jarosław Kaczyński w swoim wystąpieniu nieco się rozpędził, przekroczył wyznaczony mu czas, mimo to marszałek Kuciński nie interweniował, czyżby złagodniał w ostatnich tygodniach? No, tak samo został przedłużony czas panu Neumannowi. Ja nie robił z tego sprawy, bo to rzeczywiście waga słów Jarosława Kaczyńskiego jest w sposób oczywisty większa i warto poświęcić te dodatkowe parę minut na to, żeby wysłuchać, co ma do powiedzenia. Ale podkreślam, tak samo pan Neumann przekroczył przydzielony mu czas, nie również takich drobnych rzeczy, formalnych rzeczy, jakiejś sprawy, bo to chodzi o to, żeby właśnie się porozumieć, żeby wysłuchać strony, a nie o taką sztukę. Absolutnie nie robię z tego sprawy, to były widoczne. Adrian Stankowski, Gazeta Polska Codziennie, Telewizja Publika. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Słuchajmy państwo Polskiego Radio 24. My cały czas przyglądamy się temu, co dzieje się w Sejmie, a tam trwa dyskusja nad wnioskiem Platformy Obywatelskiej o konstruktywne wotum nieufności dla rządu premier Beaty Szydło. Na mównicy cały czas premier polskiego rządu. A przy naszym telefonie Michał Wróblewski, Dziennik Fakt. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, jak pan ocenia przebieg dzisiejszej dyskusji? Mamy panu dość burzliwe. Tak, to była burzliwa dyskusja, ale można było się tego spodziewać, chyba wszyscy się tego spodziewaliśmy. To moje pierwsze wrażenie po wysłuchaniu tych wystąpień liderów było takie, że ta debata mogłaby się równie dobrze odbyć w roku ubiegłym. Tak naprawdę retoryka, która dzisiaj padła z mównicy sejmowej, tak naprawdę z każdego z liderów przypominała to wszystko, co słyszeliśmy już wcześniej. Taką nowością pewną, którą zauważyłem, było to, że postaci drugoplanowe, może trudno nazwać premier postacią drugoplanową, ale raczej bardziej charyzmatyczny wydaje się jednak na tle pani premier Jarosław Kaczyński. Wydawało mi się właśnie, że premier przebiła taką zdolnością retoryczną prezesa PiS, który dzisiaj zawiódł, a tak samo było w przypadku Sławomira Neumanna, którego 10-minutowe przemówienie było dużo bardziej spójne, mimo że też nastosowane jednak
wyrzec Kotyny, któremu mam wrażenie nie służą te najdłuższe przemówienia, bo też wyrzec Kotyna nigdy nie był znany z jakiejś szczególnej retorycznej lotności. Natomiast dzisiaj jednak zawiódł oczekiwania i też mało jako przyszły teoretycznie premier, który przynajmniej tak chciał dostać, składając konstruktywny wniosek, konstruktywną wotum nieufności, jednak mało przedstawił takich konkretów, które Platforma mogłaby zmienić, obejmując władzę po Prawie i Sprawiedliwości. No dużo było takich wycieczek pod adresem PiS, ale to była taka zgrana melodia, prawda? I to przemówienie Jarosława Kaczyńskiego wyglądało podobnie. No, powiedział tak naprawdę wszystko to, co Polacy słyszeli wcześniej. Prezes odnosił się po raz kolejny do afery taśmowej i tak dalej, więc sprytnie moim zdaniem nawiązała do tego premier Beata Szydło, kiedy zwróciła uwagę, że decyzje i strategie jej rządu zapadają w kancelarii premiera, natomiast za Platformy Obywatelskiej te decyzje zapadały na przykład na cmentarzach, przy stacjach benzynowych czy przy śmietniku. Kontekstu nie trzeba nikomu tłumaczyć, natomiast tutaj opozycja może odbijać piłeczkę, twierdząc, że w kancelarii premiera absolutnie te strategie nie powstają, tylko na ulicy Nowogrodzkiej, gdzie urzęduje na co dzień prezes Jarosław Kaczyński. Ale tak podsumowując to wszystko, co przed chwilą powiedziałem, dużo było w tym chaosu, bardzo mało konkretów. No, wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego to był przede wszystkim atak na Platformę Obywatelską, natomiast wystąpienie premier, czego ja się spodziewałem, w dużej mierze opierało się na tym, by chwalić się swoimi sukcesami, jakie dokonały się w ciągu ostatniego roku rządów. Michał Wróblewski, Dziennik Fakt. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Informacje dnia w skrócie. Minęła 12.30 i w Sejmie burzliwa debata nad wnioskiem o konstruktywne wotum nieufności głos liderów największych partii na początek. W serwisie też polska reakcja na atak rakietowy USA w Syrii oraz zmiany w kontrolach na granicach Schengen. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Aleksandra Kozera zapraszam. Gorąca debata w Sejmie. Od rana trwa dyskusja nad wnioskiem o konstruktywne wotum nieufności dla rządu. Szef PO Grzegorz Schetyna zarzuca PiS-owi demolowanie porządku prawnego opartego na konstytucji i rujnowanie budżetu i gospodarki. Wskazywał też na jego zdaniem nieudolną politykę zagraniczną rządu. Zdemolowaliście system prawny oparty na konstytucji. Podeptaliście ją wielokrotnie. Podobnie jak Trybunał Konstytucyjny, Prokuraturę i Niezależne Sądy. Stworzyliście instytucje Misiewiczu, Misiepisie, aroganci partyjni bez żadnych zasług i kompetencji w urzędach, w spółkach, dyplomacji i oczywiście w wojsku. Następna rzecz, klęska 1-27 w Brukseli. Nie pamiętacie tego? Grzegorzowi Schetynie odpowiadała premier Beata Szydło. Zapewniła, że władze nie mają zamiaru wyprowadzać Polski z Unii Europejskiej i Europy. W jej przekonaniu lider PO niewłaściwie ocenia pozycję Polski we wspólnocie międzynarodowej. Pan mówił o wyprowadzaniu Polski z Europy. Gdzie pan chce wracać? Przecież Polska jest w Europie. Cały czas. Polska nie jest brzydką panną na wydaru, tylko dumnym, suwerennym państwem. A różnica między nami jest taka, że pan chciałby być ciągle dopraszany do stołu, który ktoś nakrywa, a ja wolę zapraszać innych do stołu, który ja sama nakrywam. Głosowanie nad wnioskiem o wotum nieufności wczesnym popołudniem. Chciałam wyrazić swoje pełne poparcie dla operacji militarnej przeprowadzonej przez amerykańskie siły zbrojne w Syrii, napisał w oświadczeniu Andrzej Duda. Prezydent podkreślił, że Polska z całą mocą potępia zbrodnie popełnione na cywilach i apeluje, by cała społeczność międzynarodowa jeszcze mocniej zaangażowała się w przywrócenie pokoju w Syrii. Prezydent zlecił szefowi BBN przygotowanie specjalnego raportu sytuacyjnego. Uderzenie USA na syryjską bazę lotniczą pokazało potrzebne rozwiązanie przeciwko barbarzyńskim atakom chemicznym, oświadczył Donald Tusk. Bruksela będzie współpracowała ze Stanami Zjednoczonymi, aby skończyć z przemocą w Syrii, napisał na Twitterze szef Rady Europejskiej. Z kolei minister spraw zagranicznych Niemiec Sigmar Gabriel powiedział, że rozumie amerykańską decyzję o przeprowadzeniu ataku odwetowego, ale w jego ocenie kryzys może być rozwiązany jedynie na drodze dyplomatycznej. Niemieckie media oraz część polityków zarzucają Ameryce, że uzurpuje sobie prawo do odgrywania roli światowego policjanta.
Kanclerz Angela Merkel rozmawiała dziś przez telefon na temat kryzysu w Syrii z prezydentem Francji François Hollande'em. Merkel i Hollande obarczają odpowiedzialnością za sytuację w Syrii wyłącznie prezydenta Assada i zapowiadają kolejne sankcje gospodarcze, głosi wspólne oświadczenie wydane po rozmowie obydwu przywódców. Szef niemieckiej dyplomacji Sigmar Gabriel wyraził zrozumienie dla ataku na infrastrukturę wojskową reżimu prezydenta Assada, którego także obwinia za wojnę w Syrii. Skrytykował co prawda bezsilność Rady Bezpieczeństwa ONZ, ale zaznaczył, że tylko droga dyplomatyczna prowadzi do rozwiązania konfliktu. Tymczasem niemieckie media zarzucają Donaldowi Trumpowi, że bez wystarczających dowodów dokonał ataku odwetowego. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Atak Amerykanów potępiła Rosja. Szef rosyjskiej dyplomacji nazwał operację aktem agresji przeprowadzonym pod wymyślonym pretekstem. Zmiany w kontrolach na granicach. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej zaostrzyły przepisy kodeksu granicznego Schengen dotyczące zasad przekraczania granic zewnętrznych. Od dziś wszystkie osoby przekraczające zewnętrzną granicę strefy Schengen będą podlegać szczegółowej odprawie granicznej, mówi Katarzyna Walczak ze Śląskiej Straży Granicznej. Szczegółowa kontrola graniczna polega na sprawdzaniu dokumentów podróży wszystkich osób przekraczających granicę zewnętrzną. Te dokumenty będą sprawdzane w dostępnych bazach Straży Granicznej. Zaostrzenie przepisów będzie miało wpływ na czas trwania odprawy granicznej, może ją wydłużyć. Przedstawiciele portów lotniczych apelują do podróżnych wybierających się poza Schengen o wcześniejsze przybycie na lotnisko. Dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na północy kraju, okresami przelotne opady deszczu. Temperatura od 6 stopni na południowym wschodzie do 12 stopni na północnym zachodzie. Teraz to wszystko. Kolejny serwis informacyjny punktualnie o 13. Zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. I świat w południe w Polskim Radiu 24. Krzysztof Remik, dzień dobry. Rosyjska reakcja na amerykański atak odwetowy na bazę lotniczą nieopodal Homs w Syrii. O tym w rozmowie z Maciejem Jastrzębskim, korespondentem Polskiego Radia w Moskwie. Rozmowy prezydentów Chin i USA, głównie o kwestiach, które dzielą oba kraje, ale pewnie także o wydarzeniach w Syrii. To z kolei temat rozmowy z redaktorem Rafałem Tomańskim z Polskiej Agencji Prasowej, specjalizującym się w sprawach azjatyckich. Świat południe, zapraszam. Polskie Radio 24. A w Moskwie jest już z nami Maciej Jastrzębski. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam Państwa. Tak, z warszawskiej perspektywy Moskwa wydaje się być zaskoczona działaniami Amerykanów, choć Waszyngton twierdzi, że uprzedził Rosjan. Czy rzeczywiście dla Rosjan działania amerykańskie były zaskoczeniem? No, nie pojawiły się nigdzie informacje ze strony rosyjskiej, jakoby Rosjanie wiedzieli cokolwiek na ten temat. Wręcz przeciwnie, Rosjanie twierdzą, że nikt nie wiedział i zarzucają prezydentowi Trumpowi, że nawet nie poinformował o tym swoich sojuszników, czemu oczywiście wyraz zdziwienia dali chociażby Francuzi i Niemcy, którzy mówili, że jak to, prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował swoich sojuszników o przygotowanym ataku rakietowym na bazę na bazę syryjską w Szariat. Natomiast jeśli chodzi o komentarze polityków rosyjskich, to wciąż czekamy na jakieś oficjalne wystąpienie prezydenta Władimira Putina. Na razie usłyszeliśmy, co ma na ten temat do powiedzenia ustami rzecznika Dmitrija Pieskowa. Władimir Putin nazwał aktem agresji pod wymyślonym pretekstem i złamaniem prawa międzynarodowego atak amerykański na syryjską bazę i słowo w słowo niemalże powtarzają oficjalni przedstawiciele resortów obrony i spraw zagranicznych to, co usłyszeliśmy od rzecznika Kremla w imieniu Władimira Putina. Komentując wydarzenia w Syrii, szef rosyjskiej dyplomacji Sergiej Ławrow stwierdził na przykład, że działania armii Stanów Zjednoczonych przypominają mu sytuację z 2003 roku, gdy Stany Zjednoczone i Wielka Brytania z niektórymi swoimi sojusznikami wtargnęły do Iraku, tu cytat. Według Sergieja Ławrowa amerykański atak rakietowy jest na rękę tym, którzy chcieliby zerwania genewskich rozmów pokojowych. Sergiej Ławrow już w takim komentarzu mniej oficjalnym wyjaśnił, że chodzi o to, że Stany Zjednoczone wciąż wspierają
niektóre ugrupowania, które nazywają umiarkowaną opozycją. Z punktu widzenia Federacji Rosyjskiej to nie jest żadna umiarkowana opozycja, tylko są terroryści. Maćku, ty obserwujesz od dawna rosyjską scenę polityczną. Jak sądzisz, co mogą zrobić Rosjanie w tej sytuacji? Czy Rosjanie byli w ogóle przygotowani na taki wariant takiego mocnego uderzenia amerykańskiego, co prawda, jak twierdzi Waszyngton i Pentagon, jednorazowego? Rosjanie na pewno będą zastanawiali się, co teraz zrobić, żeby pokazać światu, iż nie dali zapędzić się w kozi róg, to oni kontrolują sytuację w Syrii, bo do tej pory przez dwa lata takie wrażenie próbowali stworzyć na społeczności międzynarodowej, że wspierają z powietrza, dostarczając broni, instruktorów, wojska armii Asada i odnoszą sukces za sukcesem i właściwie nikt im nie pomaga i gdyby nie żołnierze rosyjscy i rosyjska pomoc dla armii Baszara Asada, to nie udałoby się wypędzić z znacznej części terytorium syryjskiego terrorystów i walka z terroryzmem byłaby niezwykle utrudniona, dlatego że państwa zachodnie, w tym Stany Zjednoczone, a może przede wszystkim Stany Zjednoczone, nie mają ochoty na współpracę z Rosją. No i teraz nagle ten mit zaczął się troszeczkę rozłamać, tak? Czy też jak niektórzy tutaj politycy rosyjscy mówią, szczególnie tego nurtu opozycyjnego, sypać jak domek z kart. Pojawiły się także różne ironiczne komentarze, choć sytuacja jest tragiczna, bo przecież to jest wojna i giną ludzie, wskazujące na to, że Rosja może mieć problem z wskazaniem konkretnego sojusznika na arenie międzynarodowej, dlatego że atak rakietowy został przeprowadzony w tym czasie i ja nie wiem, czy tak było. Powołuję się tutaj na rosyjskich polityków, którzy napisali o tym na swoich portalach, więc być może uważni śledzili kalendarium Donalda Trumpa, że akurat kiedy rakiety leciały w kierunku Syrii, to on jadł obiad dyplomatyczny z przedstawicielem Chin, a więc no, Rosjanie mogliby się zastanowić, a może Chińczycy też coś na ten temat wiedzieli wcześniej. Tak, a jak ty myślisz, czy Moskwa nie obawia się w tej chwili dalszej takiej postępującej izolacji, blokując działania Rady Bezpieczeństwa i Organizacji Narodów Zjednoczonych? Bo co prawda Rosja zażądała zwołania Rady Bezpieczeństwa, ale przecież od dawna na forum Rady Bezpieczeństwa Rosja albo wetuje wszelkie rezolucje dotyczące Syrii, albo no właśnie uważa, że te rezolucje nie mają większego sensu. Tak, to jest właściwie jedno permanentne blokowanie rezolucji na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ, jeśli mówimy o Syrii, od 6 lat, czyli od początku kryzysu syryjskiego. Rosjanie i czy Rosja nie zostanie izolowana właśnie w tym? A czy zostanie izolowana? Już jest pewnie izolowana, bo właściwie sojuszników specjalnie nie ma. Jeżeli do tej pory Rosjanie mówili o Turcji, że jest ich sojusznikiem w walce z terrorystami na terytorium Syrii, to dzisiaj słyszymy ze strony państwa tureckiego i jego przedstawicieli, że dobrze się stało, że Donald Trump wreszcie uderzył rakietową pięścią w ten syryjski stół, a więc już nawet Turcy, którzy do tej pory przez ostatnie kilkanaście tygodni uchodzili za takich żelaznych sojuszników, wspólnie z Rosją organizowali i z Iranem organizowali rozmowy pokojowe na terytorium Kazachstanu, w Astanie, gdzie chcieli doprowadzić do spotkania bezpośrednio twarzą w twarz syryjskiej opozycji i przedstawicieli rządu Asada, teraz stanęli po stronie Stanów Zjednoczonych. Zobaczymy, jak zachowają się władze Iranu, ale nie wiem, czy Iran akurat w tej sytuacji jest najważniejszym graczem, na którego patrzyłaby się, a to opinia publiczna. Iran już w tej chwili solidaryzuje się z Moskwą, przynajmniej potępił atak amerykański. Ale rzeczywiście najważniejsze chyba, na co będziemy jeszcze jakiś czas musieli poczekać, to będzie reakcja samej Moskwy, taka zdecydowana albo mniej zdecydowana reakcja Moskwy. Czy Moskwa zdecyduje się na dalszą eskalację konfliktu w Syrii, czy też nie. Ja przypomnę, z Moskwy mówił Maciej Jastrzębski, korespondent Polskiego Radia w Rosji. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. A w studiu jest ze mną redaktor Rafał Tomański z Polskiej Agencji Prasowej. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Panie redaktorze, czy ten amerykański atak zmieni Pana zdaniem, czy może zmienił już ton rozmów pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami? Bo przypomnę, że w Stanach Zjednoczonych do
przyszłości prezydent Chin i rozmawia z Donaldem Trumpem. Z pewnością ten atak zmieni sposób odbierania szczytu przywódców. Donald Trump i Xi Jinping spotykają się od wczoraj, od godziny 13 miejscowego czasu, czyli u nas 19 było, kiedy lądowała oficjalna delegacja na pokładzie Air China, tak jak prezydent Chin podróżuje po świecie, głównym przewoźnikiem swojego kraju lotniczym. Wiadomo było, że przywódcy będą rozmawiać się na pewno o Korei Północnej i to były już trudne rozmowy od samego początku. Nie wiadomo było, nawet sam Donald Trump przyznawał w wywiadach, że nie wie, czego się spodziewać po rozmowach z chińskim przewodniczącym. I także o sankcjach ewentualnych gospodarczych, posunięciach jakichś. Amerykanie od dawna już twierdzą, że Chiny robią zbyt mało, by zahamować program nuklearny czy program rakietowy Korei Północnej. Oczywiście jeszcze ostatnie komentarze Donalda Trumpa o tym, że jeżeli Chiny nie zareagują, to Waszyngton poradzi sobie z Koreą Północną samodzielnie. Też wywoływały mieszane reakcje na świecie i też wiele znaków zapytania powstawało po tym, kiedy Trump tweetował po raz kolejny niezbyt przychylnie pod adresem Chin. Takich wpisów na Twitterze jest bardzo wiele i tak samo jak teraz opinia publiczna podnosi sprawę, że co najmniej 14 razy Donald Trump, jeszcze zanim został prezydentem Stanów Zjednoczonych, mówił oficjalnie, że nie warto atakować Syrii, a teraz to zrobił. Tak samo podnosi się kwestie tych ataków na Chiny pod różnym kątem, dotychczas pisanych w internecie przez Trumpa, wobec tego, co może przynieść bezpośrednie spotkanie. No właśnie, jeżeli w takich dwóch równoległych rzeczywistościach jedna składa się z zapowiedzi tego, co Donald Trump chciałby zrobić, a druga miałaby być bardziej osadzona w rzeczywistości, czyli rzeczywiście trzeba porozmawiać z szefem Chin, trzeba coś od niego wynegocjować. Tylko pytanie, w jaki sposób, jeżeli do tej pory te kursy były kolizyjne. Tak, to prawda, ale zatrzymajmy się jeszcze na moment przy kwestii syryjskiej. Rzeczywiście Donald Trump był bardzo wstrzemięźliwy w swoich wypowiedziach na temat Syrii. Mówił, że to właściwie nie jest taki w pełni amerykański interes. Co prawda twierdził, że walka z terroryzmem będzie jednym z jego priorytetów, ale niekoniecznie obalenie reżimu Bashara al-Assada. I tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której uderzył rzeczywiście w reżim Bashara al-Assada. Ta baza Shayrat pod Homsem, no to jest baza dość istotna z punktu widzenia interesów militarnych reżimu z Damaszku. Jak pan sądzi, czy to rzeczywiście wyłącznie wrażliwość Donalda Trumpa na cierpienie kobiet i dzieci, to cierpienie, które on oglądał na filmach, które on oglądał na zdjęciach z tego zbombardowanego przez samoloty syryjskie miasteczka w prowincji Idlib. Takie obrazy nie pozwalają pozostać obojętnym nikomu, czy jest się prezydentem Stanów Zjednoczonych, czy zwykłym obywatelem dowolnego kraju na świecie. To jest po prostu kwestia ludzkiej wrażliwości na cierpienie zwykłych ludzi, zupełnie niezapowiedziane i niepotrzebne. Natomiast to jest jedna sprawa, ale Donald Trump jest prezydentem i to głównego mocarstwa świata, dlatego sytuacji do zmiany frontów wobec Syrii, zmiany amerykańskiej postawy wobec Syrii i zareagowania w jakikolwiek sposób na cierpienia, których doświadcza tamtejsza ludność, było już wiele. Moment ataku z nocy z czwartku na piątek, tego co doświadczyliśmy właśnie kilka godzin temu, wybrano nieprzypadkowo. Wizyta chińskiej delegacji stanowiła jakoby, tutaj można się pokusić o taką troszkę fikcję polityczną, ale dla mnie to jest cyngiel, który odpala, który bezpośrednio, taki zapalnik, który odpala cyngiel naciskany przez Donalda Trumpa, powód, dla którego akurat teraz dochodzi do ataku. Odrobinę można to traktować jako odciągnięcie uwagi od rozmów chińsko-amerykańskich i od, może nawet nie tyle od rozmów, ale od ustaleń tego szczytu, ponieważ wszyscy oczekiwali stanowiska ostrego rozwiązania. A takiego pewnie nie będzie stanowiska. Raczej nie będzie między Pekinem a Waszyngtonem odnośnie Korei Północnej. Ale na przykład ten dzisiejszy atak wywołał reakcję regionu Azji, które bezpośrednio jest zagrożone rakietami z Korei Północnej. Reakcje, które odnoszą się do tego, że reżim jest nie tylko w Syrii. Reżim jest także w takim cudzysłowie, w podtekście reżim domyślny, permanentny od bardzo, bardzo wielu lat. Jest także za granicą Korei Południowej i obok Japonii i też warto by było coś z nim zrobić. A nie ma pan wrażenia, że to odpalenie rakiet dzisiejszej nocy w kierunku tego lotniska syryjskiego, wojskowego lotniska syryjskiego, to jest również taki sygnał wysłany w stronę Pekinu?
który naświadczył o tym, że Ameryka nie zawaha się przed obroną tego, co uważa za własne interesy. A przecież nie tylko Korea Północna jest kwestią sporną pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi. No, choćby Morze Południowochińskie i instalacje wojskowe, chińskie instalacje wojskowe na archipelagu Spratly czy na Wyspach Paracelskich. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. To jest stawianie chińskiego gościa pod ścianą tak naprawdę, bo nawet nie ma manewru żadnego pola ucieczki, żeby schować się przed uniknięciem pytań dziennikarzy amerykańskich mediów, przed światową opinią publiczną, która będzie patrzeć teraz Xi Jinpingowi na ręce i na pierwsze reakcje. I dzisiaj mieliśmy okazję usłyszeć mniej więcej 2 godziny temu stanowisko chińskiego MSZ-u, które i tak osobiście spodziewałem się trochę późniejszej reakcji, bo myślałem, że rozmowy zostaną doprowadzone do końca i dopiero potem, jak Xi Jinping wyleci ze Stanów Zjednoczonych, czyli mniej więcej za kilka godzin, doczekamy się stanowiska Pekinu w sprawie tego ataku w Syrii. Ale chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zorganizowało zwykłą, codzienną konferencję i na niej żadne dodatkowe spotkanie. I na niej padły słowa, że nie ma co zaostrzać sytuacji w Syrii i trzeba się trzymać politycznych rozwiązań. Chiny nie są zadowolone z tego, co zrobiły Stany Zjednoczone. Oczywiście odczytują to jako taką deklarację: uważajcie, bo naprawdę jesteśmy w stanie zrobić wiele. Jeżeli nie pomożecie nam w sprawie Korei, no to zobaczcie, co jesteśmy w stanie zrobić w Syrii. Nasze rakiety trafiają w cel, mamy ich dosyć sporo, jesteśmy gotowi ich użyć. Oczywiście. Precyzyjnie możemy eliminować dowolne cele. No, Korea Północna to nie Syria, mimo wszystko. Właśnie pan zwrócił uwagę na taki wstrzemięźliwy stosunek Pekinu, władz chińskich, do tego nocnego ataku na lotnisko w niedaleko Homsu w Syrii. Do tej pory Chiny były postrzegane raczej jako sojusznik Moskwy we wspieraniu reżimu Baszara el-Assada. Może nie taki wprost sojusznik, bo raczej nie wetowały tych rezolucji, które to rezolucje wetowała Federacja Rosyjska i wetowała Moskwa, ale jednocześnie Chiny się wstrzymywały bardzo często od głosu, mimo uważały, że to jakby nie ich sprawa. Sądzi pan, że te rozmowy Trumpa z Xi Jinpingiem mogą zmienić postawy Chin, mogą zmienić stanowisko Chin w sprawie Syrii? To jest bardzo trudne pytanie, bo nie sądzę, żeby Chiny były zainteresowane jakimś wybieraniem nowego kursu w tej sprawie. Tak naprawdę ostatnio doszło też do wizyty premiera Izraela, Benjamina Netanjahu w Pekinie i wówczas strona izraelska z zadowoleniem tak troszkę informowała o zakulisowej części rozmów z Chińczykami i stwierdzili, że bardzo się cieszono z tego, że kilkanaście minut rozmawiano o stosunkach z Izraelem, chyba 20 do 12, chyba 20 sekund o Palestynie. Że ta kwestia arabska była marginalizowana. No ale w gruncie rzeczy tylko z punktu widzenia Pekinu dość naturalne, bo Pekin zwykle nie chce się angażować w wewnętrzne sprawy innych państw. Jestem w stanie się założyć, że nie dojdzie do zmiany retoryki Pekinu odnośnie stanowiska interwencji amerykańskiej w Syrii. Usłyszymy od prezydenta Xi mniej więcej powtórzenie stanowiska Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które dzisiaj poszło w świat. Natomiast dalej zagadką pozostaje to, czy Chiny zmienią w jakikolwiek sposób, lekko, nawet o kilka stopni, to dryfowanie, swój kurs obrany, ale jakby, ponieważ dalej wszyscy nazywają go kolizyjnym z tym, co, do czego dąży Waszyngton. Jakakolwiek zmiana tutaj jest już lekkim albo znaczącym, mniej znaczącym, mniej lekkim unikaniem tej bezpośredniej kolizji. Czy cokolwiek się zmieni wobec stanowiska Chin w sprawie Korei Północnej? Informacja, którą podaje New York Times też sprzed kilku godzin, daje do zrozumienia, że zaraz po wylocie chińskiej delegacji Amerykanie poinformują, prezydent Trump poinformuje o nałożeniu sankcji na chińską stalę. Nie chce tego zrobić, kiedy Chińczyk jest na jego terytorium, ale jednocześnie już to poszło w świat i Chińczycy oczywiście mają dostęp do takich informacji. Wiadomo też, że Waszyngton rezygnuje ze współpracy z człowiekiem, który negocjował partnerstwo transpacyficzne, który uchodził za specjalistę w relacjach z Chinami. Ten front się zmienia. Wiemy też, że Trump stawia na kontakty w obrębie własnej rodziny. Jeżeli chodzi
o kontakty swojej córki, najstarszej córki z chińskim ambasadorem i jego swojego zięcia, też nawiązywają kontakty z Chinami. To jest taka metoda odrobinę mniej formalna. Obie strony szukają sposobów na zrozumienie się. Proszę pana, w gruncie rzeczy takich kolizyjnych punktów pomiędzy polityką Waszyngtonu i polityką Pekinu jest pięć. To jest Korea Północna, to jest kwestia wymiany handlowej, to jest stosunek do Tajwanu, to jest Morze Południowochińskie i wreszcie prawa człowieka. Ja bym się chciał zatrzymać jeszcze na moment przy Morzu Południowochińskim. Ostatnie agencje doniosły, że prezydent Filipin polecił swoim siłom zbrojnym zajmowanie pewnych raf czy pewnych wysepek w archipelagu Spratly po to, żeby uprzedzić Chiny. Dojdzie do kolizji filipińsko-chińskiej, no a Filipiny będą raczej realizowały tę linię, którą realizują w tej chwili Stany Zjednoczone, czyli wolność żeglugi po Morzu Południowochińskim i nie zajmowanie terytorialne przez Chiny tych małych wysepek Spratly czy Paracelskich. Mówienie o tym regionie to przypomina stawianie sobie ciągłych zagadek i troszkę porozmawianie się na zasadzie kalamburów. Pytanie tylko, czy rzeczywiście obie strony, albo jakiekolwiek ze stron, które mówią cokolwiek na temat Morza Południowochińskiego i sytuacji w regionie, rozumieją się dokładnie. Wczoraj padła ta zapowiedź ze strony Rodrigo Duterte, prezydenta Filipin, o której pan wspomniał. Rzeczywiście pojawiło się mocne, teoretycznie mocne w odbiorze słowo angielskie occupy, które mogło sugerować jednocześnie zajmowanie terenów, które już są zajęte, albo okupację nowych. No, także mówił również o instalacji urządzeń militarnych. Infrastruktury wojskowej. I pierwsze reakcje rządu chińskiego były niezwykle ostre i stanowcze w kwestii tego, że Pekin ma nadzieję, że Manila będzie respektować obecny stan rzeczy i porozumienia bazujące na kodzie wzajemnego zachowania postępowania z 2002 roku. Takie nieformalne zestawienie zasad, które dotyczą wzajemnego poszanowania swoich spraw na Morzu Południowochińskim. Natomiast kilkanaście godzin po oświadczeniu prezydenta, jego własne Ministerstwo Obrony musiało prostować jego słowa. To bardzo często zdarza się po tym, jak prezydent Duterte jest dopuszczany do głosu, oczywiście dopuszczany. No, jego jest cała mównica w wolnym czasie antenowym, jakkolwiek może sobie tego nie życzyć reszta świata. Ale po raz kolejny zdarzyło się, że właśnie ministrowie Filipin muszą wyjaśniać, dopowiadać, prostować słowa swojego szefa. No w tym przypadku było podobnie. Minister obrony narodowej Delfin Lorenzana uspokajał dziennikarzy, że nie o to chodziło prezydentowi, żeby zajmować nowe tereny na archipelagu Spratly, ale o modernizację już istniejącej infrastruktury. I pozostaje tylko problem, że te tereny, na których jest już filipińscy żołnierze, pozostają sporne dla kilku państw. Więc teoretycznie nic się nie zmienia, a Rodrigo Duterte przyzwyczaił nas do tego, że kilkukrotnie wahał się między byciem bezpośrednim sojusznikiem Waszyngtonu i może jednak Pekinu. Proszę pana, i na zakończenie króciutko już prawa człowieka. To był tradycyjnie punkt sporny w relacjach między Chinami i Stanami Zjednoczonymi. Ze strony Trumpa zainteresowanie tą akurat kwestią jest dość marne, tak się przynajmniej wydaje w tej chwili. Sądzi pan, że to będzie sprzyjało poprawie stosunków amerykańsko-chińskich? Znaczy, ten temat rzeczywiście nie pojawia się i nie zapowiada się, że będzie w stanie przebić problem z Koreą Północną, problemy gospodarcze, które są dla Trumpa teoretycznie priorytetowe dla Trumpa jako biznesmena miliardera. Ale na przykład Chiny jednocześnie budują, on jest cały czas otwarty, ale wracają do starego frontu odnośnie pozycji Dalai Lamy, który ma zostać przyjęty niedługo przez Indię i tutaj powstaje nowe ognisko konfliktu też. No tak, teraz nowe ognisko konfliktu to już starego konfliktu już się tli z okazji między innymi wizyty 14 Dalai Lamy w stanie Arunachal Pradesh. No, ja się właśnie robię. Tak. No, musimy kończyć naszą rozmowę. Ja przypomnę o relacjach amerykańsko-chińskich i nie tylko o tych relacjach. Mówił redaktor Rafał Tomański z Polskiej Agencji Prasowej. Bardzo dziękuję. Dziękuję. To wszystko w tym wydaniu magazynu Świat Południe. Krzysztof Janik. Do usłyszenia. A w te święta życzę wam wszystkiego żółtego, czyli samych super dobrych, super żółtych, super wielkanocnych okazji z żółtej gazetki. Już teraz w Lidlu łopatka żółczowa XXL rzeźnik 7,99 za kilogram. 7,99. I gulasz
przez Gita Rzeźnik. 8,99 za opakowanie 300 gramów. 8,99. Przygotujmy te święta razem. Lidl, co tydzień coś nowego. Kiedyś bólnik i żylaki to był dla mnie duży problem. Już nie jest. Odkąd stosuję Diohestan Max z maksymalną dawką. Nie zmienię Diohestanu na nic innego. Dodatkowo badania potwierdzają, że użytkowniczki Diohestanu nie muszą rezygnować z aktywności fizycznej. Diohestan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przy użyciu zapoznaj się z treścią leki dołączonej do opakowania. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Jasmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania i nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Macie, słucham? Halo? Powie mi pani coś ciekawego? Macie jakąś promocję czy coś? Módl się za nami. Wzorze pracujących. Módl się za nami. Ozdoba życia rodzinnego. Módl się za nami. Opiekunie dziewic. Módl się za nami. Podporo rodzin. Módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych. Módl się za nami. Nadzieją chorych. Módl się za nami. Patronie umierających. Módl się za nami. Postrachu duchów piekielnych. Módl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego. Módl się za nami.